Cześć kochani, witam Was w nowym vlogu. Jak widzicie, u mnie już zmiana poszewek. Tutaj z bliska wzięłam jeszcze jedną, żeby Wam pokazać. One są z takich pięknych cekinów. Z tyłu wygląda tak, ale ten przód jest piękny i przepiękny nawet. Skąd je kupiłam? Skąd je mam? Zamówiłam je na AliExpress. Nie były drogie, już nie pamiętam, ale chyba jakoś 8 z kawałkiem, tak mi się wydaje, za jedną. No Kamila z kanału Kamikan pokazywała te poszewki. Wstawiła właśnie link w opisie. Chyba? Chyba tak, albo nie, już nie pamiętam. No ale bynajmniej pokazywała te poszewki i ja się zakochałam. Stwierdziłam, że muszę je mieć z wiadomych powodów, bo są przepiękne. Więc no, już taki mam nowy wystrój wiosenny i przychodzę do Was, żeby pokazać Wam paczuszkę, którą dzisiaj dostałam. Paczuszka jest od Urszuli G. I zobaczmy. Ja już to odpakowałam, bo nie mogłam wytrzymać, ale pokażę Wam, co tutaj dostałam. Nie otwierając tej karteczki, domyśliłam się, że była ona robiona specjalnie dla mnie, tak jak w środku jest postscriptum. Karteczkę zrobiłam własnoręcznie w Twoim klimacie. No nie musiałam tego otwierać, żeby się domyślić. Widać, że to jest własnoręczna karteczka, ale ten złoty papier to jest po prostu jak miód na moje serce. No jest przepiękna, kochana ta karteczka. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Życzenia już przeczytałam. Tutaj są jeszcze takie piękne piórka w kropki. No fenomenalne to jest naprawdę. Bardzo mi się podoba. Pięknie ręcznie wypisana, w środku jeszcze są naklejki, także wow, dziękuję Ci kochana bardzo serdecznie. No kurczę, no zobaczcie, jak to w ogóle to wszystko mi pasuje teraz, no. Ja chyba, nie wiem, nazwę kanału powinna mieć coś gold, nie wiem, gold monia albo nie wiem co tutaj, ale tak kocham ten kolor złoty jest przepiękny. I jeszcze dostałam tutaj maseczkę z Ziai, jest to oliwkowa maska regenerująca z kwasem hialuronowym. Ja ją oczywiście znam, ale powiem Wam, że jeszcze jej nie używałam, a moja skóra bardzo lubi ten kwas. Na bazie tego kwasu jest właśnie ten mój ukochany L'Oreal, którego tak namiętnie używam, więc muszę sobie przetestować. I jeszcze tutaj mam Selfie Projekt, matująca maseczka Peel Off. Ja tak Peel Off nie używam, bo nie za bardzo lubię to zdzierać z twarzy, jak i tutaj mój meszek się z tym nie lubi. Więc jeżeli się kochana nie pogniewasz, to wrzucę ją do rozdania, żeby ktoś inny sobie poużywał, a ja no na pewno uraczę się tą i dziękuję Ci za przepiękną, przepiękną karteczkę. Wow, naprawdę wyjmując ją, ja już wiedziałam, że Ty ją zrobiłaś specjalnie dla mnie odręcznie, bo no raczej takich nigdzie nie widziałam, także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. I jeszcze póki tutaj siedzę, pokażę Wam moje zamówienie z Sinseya. Są tutaj dwa zamówienia, ale nie ma tego dużo. Idzie jeszcze trzecie, bo były teraz wyprzedaże. Wzięłam sobie tam coś z wyprzedaży, chyba sukienkę. Już teraz dobrze nie pamiętam. Powinno przyjść na dniach, więc pokażę Wam w kolejnym filmie. Nie będę tego już tutaj magazynować, z tego względu, że idą tutaj rzeczy do zwrotu niestety. Były tutaj jeszcze rzeczy mojego męża, ale on już je zabrał, więc nie będę już teraz, wiecie, z szafy tam szukać, wyciągać mu. Więc pokażę Wam tylko to, co mam dla siebie. Wzięłam sobie rurki. Nie wiem czemu. Zamówiłam bez śrubek na pasek. Jestem gamoń, nie zauważyłam. I najbardziej z tego względu je oddaję. No bo ja noszę pasek, nie lubię bez paska, więc no szkoda. Ogólnie rozmiar mam 38, zapięłam się w niego, ale chyba lepiej wolałabym 40, bo taka byłam jak parówka w folii. Nie lubię tego. Wiem, że też spodnie nie mogą być za bardzo luźne, bo one się rozciągają, ale chyba jeszcze 38, 38 jeszcze mój tyłek, nie, był 38, zbił się na 40, więc będę musiała sobie zamówić 40, ale koniecznie ze szlufkami. Oprócz tego spodnie są bardzo ładne, zwykłe takie, klasyczne, nie ma się do czego przyczepić i cena tych spodni to 59,99, aż chrypę dostałam. Kolejna rzecz jest piękna również i chyba zamówię sobie XL. Generalnie ta bluzeczka jest na mnie dobra, L-ka, to jest L-ka.
I ona jest ok, fajnie, pięknie, tylko że ja boję się, że jak ja to raz wypiorę, to to mi się skurczy. Ona nie jest długa, ona jest właśnie do spodni z wysokim stanem i tak się zastanawiam, czy zamówić sobie tą XL, czy nie, bo jest XL-ka. Ja mam ogólnie mega problem z Sinseyem, bo widzieliście ostatnio, zamówiłam sobie tą bluzkę M-kę, tą beżową, taką jaśniutką i ona była ogromna. No to jest wiadomo inny fason, ale u mnie zależy. Wezmę M-kę, jest za mała, wezmę L-kę, jest ok, jest za duża. No strasznie ciężko jest dobrać właśnie nieraz w Sinseyu rozmiar. Więc, no nie wiem, zastanowię się, raczej ją oddam, bo no jest tak, jest dobra, ale boję się, że raz wypiorę, a ze mną tak bywa, że wypiorę, a potem mi się rzeczy kurczą. Pewnie dlatego, że wrzucam wszystko naraz i nie myślę, czy tam było 30 stopni, czy 40 stopni i potem są takie kwiatki, więc wiem, że ubrałabym to raz, max 2 i mogłabym mieć już problem, więc może pokuszę się na to XL, tylko nie wiem, czy z kolei wtedy tutaj nie będzie za szeroka. No nie wiem, nie wiem, zobaczę. Na razie jeszcze czekam na tą właśnie jedną paczkę i jeszcze mam majteczki. Pokażę Wam, bo są naprawdę piękne. Tutaj mam w cenie 10 zł. Coś takiego, no jest naprawdę przepiękny to model. Powiedzcie same. Z tyłu wyglądają tak. Mi się to kojarzy, jakby z takich płatków kwiatów były zrobione, nie wiem. Może to tak nie wygląda, ale tak, takie mam wrażenie. Są naprawdę piękne, jest to rozmiar L i też ta L-ka, kurczę, ja na ogół kupuję L-ki, ale no jest to dobre, ale jest też opięte i no nie lubię tak, po prostu tak nie lubię, bo ja jak potem wypiorę, to to się przeważnie kurczy, no bo tak to jest z ubraniami i potem mogę sobie to, nie wiem, wyrzucić. Więc to jest L-ka, no dosyć mała niestety, w tym fasonie. Nie wiem, czy zamówię większą. Jest też XL, czy nie, zastanowię się, ale pokażę Wam drugą parę, która też jest L-ką i jest dobra, jest fajna i widzicie, to jakoś te rozmiary nie są sobie równe, jakby pozaniżane, to jest też L-ka, ta druga para i tutaj mam cenę zaklejoną, nie wiem czemu. Ona nie wiem, czy nie były na promocji. W sumie to jest 9,99, ale nie wiem, czy ja jej nie kupiłam na promocji. Już nie pamiętam tej pary. Ale jest ona różowa z takiej jakby siateczki. No coś ciekawego. I są to takie majteczki z troszeczkę jakby wyższym stanem, jak ja je ubieram, bynajmniej u mnie tak wypadają. Tutaj niby, że jest klasyczny, ale no u mnie tak troszeczkę jakby wyżej przez ten pas tu jest. I naprawdę są fantastyczne. Te ze mną zostają. No i sami zobaczcie sobie, jaka jest różnica. Czekajcie. Jaka jest różnica tych elek? Wezmę tu niżej, ale takie jakby biodrówki, żeby nie było tutaj, że robię wyżej z tym pasem. O tyle one są mniejsze. Te zielone. No jest to sporo. No to jest to dosyć dużo. Więc no różnią się. Różnią się rozmiarami, fasonami. A dobra, już nie będę więcej gadać. I tutaj jeszcze mam drugie zamówienie. Tutaj są głównie rzeczy do rozdań. I kupiłam taki piękny portfel. Chciałam dać go na rozdanie, ale nie. Nie mogę go, nie mogę się z nim rozstać. No tak mi się spodobał. On jest takim, połyskującym, złoto-brązowym kolorze. Takim dziwnym, z taką gwiazdeczką. Więc ten portfel zostanie dla mnie, do mojej nerki z Pepco. Wczoraj właśnie byłam na spacerku z psem. I byłam w sklepie spożywczym i miałam pieniądze tak wrzucone luzem w tą nerkę, bo ten mój portfel by się po prostu tam nie zmieścił. Także ten jest idealny, jest przepiękny. No i no przepraszam Was, ale zostawię go dla siebie. Zostawię go dla siebie i on był na promocji z 14 na 6 zł. No z 15 w sumie, bo to bez grosza na 6 zł, więc zostawiam sobie ten portfelik. Bo ja mam tylko taki duży, konkretny portfel, portfelisko. I tutaj mam głównie biżuterię i jeszcze coś takiego, taką opaskę. I to pójdzie w jakichś rozdaniach. No teraz raczej za szybko nie, ale wiecie, już kupiłam na zapas, bo były fajne, fajne promocje, więc z myślą o Was. Ale mogę Wam pokazać, bo kupiłam sobie zestaw takich bransoletek. Coś takiego. Z tymi kamyczkami. Bardzo podoba mi się biżuteria z tymi kamyczkami. Jest moim zdaniem przepiękna. Więc tutaj mam dwie takie bransoletki. Wzięłam dwa takie zestawy. Jeden pójdzie w jakimś rozdaniu.
Jeden jest dla mnie. Nie będę Wam może pokazywać wszystkiego. Mam tutaj jeszcze dwa inne zestawy bransoletek i ten, co Wam pokazałam, i dwa zestawy, znaczy zestawy, dwie pary kolczyków, więc to sobie zachowam i to pójdzie po prostu w jakiś rozdaniach dla Was, żeby było różnorodnie. Akurat była też darmowa dostawa, fajne promocje, więc mówię, zamówię na zaś i potem będą to takie dodatki do rozdań, jak ta opaseczka w takie groszki. Więc no, zobaczcie, ja już tak lubię sobie, jak mi się coś tam spodoba, bądź wpadnie fajnego, to zamówić na zapas, żeby mieć do rozdań. I teraz pokażę Wam takie mini zakupki ze sklepu spożywczego, bo przed chwilą byłam, mówicie, że to lubicie, więc jako taki dodatek w dzisiejszym filmiku zaraz Wam to wkleję. Ze mnie to nieraz taki gamoń. Dostałam jeszcze takiego zajączka od Uli w paczuszce. O jeny, zielony, taki drewniany zajączek. Ja go nie wyjęłam z koperty. Jakoś, bo ta koperta bąbelkowa, zawieruszył się biedaczek. I teraz już idę do segregowanego śmietnika z kopertą, a tam coś twardego i umknął chłopak z życiem. Także taki jeszcze piękny zajączek był w paczuszce od Uli. Jeszcze raz, kochana, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję i przepraszam za moje roztrzepanie. Ja go widziałam, jak pierwszy raz otwierałam przesyłkę, ale teraz patrz, no, on był po prostu pod karteczką, nie był razem z maseczkami i biedaczek jakoś się zapodział, ale ocalony, także za chwilę zawiśnie gdzieś może? Nie wiem. Gdzieś tutaj zaraz znajdę dla niego miejsce. Moje małe zakupy są z Polo, więc przechodzę do szybkiego pokazywania. No oprócz oczywiście tego, co ja tutaj jeszcze mam, chlebek. On nie jest akurat z Polo. Teraz dopiero będą rzeczy z Polo. Ziele angielskie. Herbatka malinowa. Bardzo ją lubię. Mleczko 2%. Liść laurowy i papryka ostra. Tutaj jeszcze mam czosnek. Mąka żytnia razowa, bo chcę robić swój zakwas na żurek na święta. Pierwszy raz, więc nawet nie wiem, czy to mi wyjdzie. Standardowo musiałam dokupić góralki mleczne. Sztuk 5. I jeszcze mam 4 figurki, tak żeby uzupełnić sobie tutaj trochę. I wszystko, wszystko. Tutaj mam, zobaczcie, w tym pojemniku. No jeszcze jest tutaj dużo, ale no żeby już tak na święta był komplet, jedno z głowy. Dzisiaj chciałabym usiąść i zrobić listę pełną zakupów do potraw, które chcę przyrządzić. I jakoś sobie teraz na dniach już wszystko skompletować i o, ten już chyba się nie zmieści. Położę go na wierzch, skompletować, żeby już móc no mieć to z głowy, ten, że tak powiem, no teraz problem, no bo znowu pewnie limity, kolejki w sklepach i tak dalej. I przede wszystkim tłumy, więc no, dobra, układam to i za chwilę się jeszcze do Was odezwę. O, karteczki już rozłożone, tutaj te, co były prędzej. Oj. I zobaczcie, jaką mam dorodną brzeżuszkę i tego kurczaka. I czekajcie. Tutaj na klamkach od okien wiszą te zajączki, które dostałam ostatnio. A ten zajączek od Ulki jest po drugiej stronie. Tutaj mam kubeczki w tej szafce, więc codziennie ją otwieram i będzie sobie tutaj ładnie dyndał. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Jestem po prostu mega zła. Byłam pewna, że już problem jest za mną, ale zapobiegawczo no, dałam te lepy w doniczki i zobaczcie, ten koszmar nadal trwa. Przy zlewie też jeszcze mam. No ale tutaj to jest po prostu jakaś masakra, ile tego jest. Ale ja ich tak, no nieraz widzę, jak jakaś przeleci, ale tutaj jakoś tak, chyba że tu siedzą, no, no nie ma ich. No ja nie wiem, skąd te dziady mi się tutaj wzięły, to o, tu widzę ewidentnie jedną. No tutaj, o tutaj one, tutaj siedzą. O losie. Ja już nie mam siły na te muszki, powiem Wam. Podlewam właśnie wodą z dodatkiem wody utlenionej. No nie będę po raz kolejny, kurczę. Ja pierniczę.
Nie będę po raz kolejny zmieniać ziemi, bo one gdzieś mają tam te swoje larwy w korzeniach i to jest robota, naprawdę syzyfowa praca. O losie, one tutaj żerują, te dziady. Nie, no chyba będę musiała wszędzie dosypać znowu cynamonu, bo tutaj zrobiło się jakieś nielegalne zgromadzenie. No dramat, to jest po prostu dramat. Co tu się wydarzyło? Nie, no za szybko się pochwaliłam, ewidentnie. Nie, nie czekając po prostu ani chwili dłużej, od razu poszłam po cynamon. I będę żegnać to towarzystwo. Po prostu to jest jakiś koszmar. Te muszki to jest jakiś koszmar. Nigdy nie miałam takiego problemu. Też nie miałam nigdy jakoś dużo kwiatów u siebie. Jakieś same, wiecie, tam kurczę, kaktusy, ale nie, muszę sobie ten odłożyć zaraz telefon i działać tutaj z tym cynamonem. Włożę tutaj zaraz jeszcze jeden lep, bo tutaj jest no najgorzej w tym biednym kwiatku. I nie wiem, no nie wiem, macie jeszcze jakieś sposoby, bo wymiana ziemi, no nie będę gotować ziemi ani przelewać wrzątkiem, bo to i tak w korzeniach wszystko zostanie. Lepy, cynamon i woda utleniona. Nie wiem, czy jeszcze można coś tutaj poradzić. Oj, no teraz naprawdę się wkurzyłam, bo nie wiedziałam, że to aż tak tutaj się rozjuszyło to towarzystwo. No jest źle, naprawdę. Dobra, kochani, żegnam się tym akcentem. Jeżeli będzie coś w zdrabce, którą mam, bo mam za piątkę krzyżówkę i za 2 zł chyba szybkie 50, to Wam nagram, a jeżeli będzie 0, no to już się nic nie pojawi. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że mimo wszystko miło spędziliście czas, że coś Wam się spodobało i że będziecie oczywiście odzywać się w komentarzach. Trzymajcie się, pa, pa!